Tak się złożyło, tak się udało, zwyczajnie. Ja przyszedłem do Gazety Wyborczej ponad 20 lat temu i jestem w niej do tej pory. To jest moje jedyne miejsce pracy przez te 20 lat. Przyszedłem z ogłoszenia. Było ogłoszenie w gazecie, że potrzebują dziennikarzy. Koniecznie, którzy nie ukończyli Wydziału Dziennikarstwa. Tak, nie potrzebowali tak zwanych wykształconych dziennikarzy. Zwyczajnie poszedłem. To był tak zwany nabór kurkiewiczowy. Romek Kurkiewicz wtedy był szefem działu krajowego ze Staszkiem Turnałem. Jakieś eliminacje przeszedłem. Przyjęli 7 osób. Wszystkie te 7 osób do tej pory w dziennikarstwie się ostało. To był świetny strzał. Wydaje mi się, że tam i Najsztub, i Domosławski, i Przemek Puch, Dominika Wielowiejska. No, taka ekipa została przyjęta wtedy. No i po jakimś czasie się to skończyło, bo z tego działu krajowego mnie wyrzucili do działu reportażu, bo moje teksty były za długie. To nie jest tak, że ja coś postanowiłem i jakby do jakiegoś celu dążyłem. Ja po prostu w swoim życiu brałem to, co tam w ręce wpadnie i między innymi wpadło to, no i przy tym zostałem. To było, okazuje się, moje przeznaczenie. Kiedyś mnie tam wysłali, to też Romek Kurkiewicz, akurat powstawał tak zwany magazyn poprzednik dużego formatu. Romek Kurkiewicz kiedyś mnie złapał na korytarzu, bo mnóstwo rzeczy się na korytarzach, na klatkach schodowych, w stołówce załatwiało, tak. Romek Kurkiewicz powiedział: i ty, Jacek, a może byś napisał tekst o Kałasznikowi? Mówiłem: no czemu nie? Kałasznikow, bohaterem reportażu wcale nie musi być człowiek, może być równie dobrze, może być karabin, przedmiot, miasto, państwo, no różnie, to bardzo różnie może być. Mówiłem: napiszę reportaż o karabinie. No i zacząłem opukiwać temat, zbierać materiały, no i odkryłem, że twórca tego karabinu, czyli Michaił Tymofijewicz Kałasznikow, żyje. No i też kiedyś, któregoś razu, czy na stołówce, czy na korytarzu, spotykał Romka Kurkiewicza. Mówię: Romek, a ty wiesz, że ten facet żyje, ten, który stworzył ten karabin? Mówi: no to jedź do niego. Mówi: głupi, to w Rosji jest, na Uralu, już ma drogi, w Iżewsku. On mówi: no to jedź, Romek, co za problem? 93 chyba rok był. W życiu nie byłem w Rosji, to po pierwsze. Nigdy mnie nie wysyłali za granicę w delegację, no to był dopiero mój chyba drugi rok pracy. No ale pojechałem. Wziąłem temat też rezerwowy, poza tym Kałasznikowym, napisałem, że przy okazji udało mi się zebrać materiały do drugiego tekstu o krymskich Tatarach. No i tak jakoś zostało, napisałem, okazało się, że fantastyczny tekst, że no taki sukces. Tam troszkę, parę miesięcy minęło, przylatuję korytarzem, spotkam je, przylatuje Helen Kałczywo koło mnie. Cofnęła się, Jacek, wiesz, o! Widzisz, ty jesteś specjalista od Rosji, pojedziesz i nam wytłumaczysz, o co chodzi z tym puczem, bo akurat wybuch w Moskwie na jesieni, wybuch pucz. Kolejny tam tak zwany drugi pucz rosyjski. Pojedź i wytłumacz, o co chodzi, bo my nie rozumiemy. No i tak zostałem specjalistą od Rosji. No. A później to już po prostu strasznie polubiłem ten kraj. Z tych ludzi, uwielbiam ruskich. Uwielbiam do nich jechać, uwielbiam z nimi żyć, uwielbiam z nimi jadać, sypiać, pijać, uwielbiam z nimi rozmawiać, z nimi się cudownie rozmawia. No, a jak człowiek coś lubi, a jeszcze na dodatek okazuje się, że umie to robić, no to przecież co może być lepszego? No, czy jak łączysz przyjemność z pracą zawodową, mało, że ci sprawia przyjemność, to jeszcze ci za to płacą. No super, najlepsze rozwiązanie. Każdemu człowiekowi na świecie życzyłbym takiego życia, jak jest moje. Tak ciekawego i porywającego, frapującego, i dlatego tak was nienawidzę, boście mnie oderwali od pisania książki. Też z Rosji akurat tak się złożyło. Ale tak jestem, ale to nawet dobrze, że mnie oderwaliście, bo tak już byłem, po prostu przyrosłem do tego krzesła, potworność. No. Wszystkim bardzo dokładnie musisz wiedzieć, czego chcesz.
Oczywiście może się okazać, że to, co sobie zaplanowałeś, jest psu na budę. Okazuje się, że temat, do którego jechałeś, za którym jechałeś, okazuje się, że, będę mówił slangiem, nie jest tematem. Nie jest tematem. To nie jest dobry temat. Źle ci powiedzieli, źle usłyszałeś, źle zrozumiałeś, wszystko jest nie tak. Musisz zupełnie inaczej to wymyślić. Od początku, jeszcze raz, tam na miejscu wymyślasz. Okazuje się, że na przykład, że w ogóle musisz zająć się innym tematem. Musisz tam na miejscu, skoro już jesteś, wydałeś wór pieniędzy, jeżeli na przykład jest to wyjazd zagraniczny. Bo Polski to nie ma problemu, wracasz do domu i cześć, zajmujesz się czymś innym. Ale za granicę pojechałeś na drugi koniec świata, okazuje się, że to jest wszystko, co ci powiedzieli, cały ten pomysł, ta zahaczka na reportaż, bo zawsze każdy reportaż, tak jak mówił Wojtek Unarski, na każdy wiersz czy piosenkę trzeba mieć pomysł, taką zahaczkę, a później z tego powstaje coś. Tak samo jest na reportaż. To się okazuje nieprawda, ktoś ci źle powiedział. Kapitalna miała być historia, ale to jest po prostu wszystko konfabulacja, na przykład. No i albo sobie szukasz tam tematu, ale przede wszystkim ja zawsze mam rezerwowy temat. To jest tak, musisz jechać z tematem i żeby... Raz popełniłem taki błąd, że pojechałem nie dlatego, że miałem fajny temat, tylko że chciałem być w tym miejscu. Tak pojechałem nad Bajkał. Po prostu powiedziałem, kurde, tyle czasu spędzałem w tej Rosji. To tak, takie legendarne miejsce, takie niesamowite. Bajkał, wszyscy mówią Bajkał. Takie, 700 kilometrów wody. On taki długi. Muszę tam pojechać, więc pojechałem na Bajkał, zorganizowałem całą wyprawę, no dobra, stanąłem na tym Bajkał, co? No rzeczywiście, wielka woda. No co ja mam pisać, prawda? Że faluje? No faluje. No to było tak, później rzeczywiście realizowaliśmy ten mój pomysł, znaczy płynęliśmy bajdarkami, to kajaki po polsku, kajakami wzdłuż tego Bajkału i brałem wszystko, co mi w ręce wpadnie. Takie zawsze zresztą, jak piszę reportaż, zbieram materiały, to zbieram absolutnie wszystko, co mi w ręce wpadnie. Jak śmieciarz, po każdy śmieć się schylę i podniosę. I upycham tam w plecaku. Ale trzeba mieć jakby klucz, pomysł do tego, do tych śmieci. Prawda? Z jakiej kategorii? Czy przybierasz śmieci papierowe, szklane, plastikowe? No, nie? Z jakiejś kategorii wybierasz te śmieci. A tam po prostu brałem wszystko, bo nie miałem pomysłu na to i przyjechałem i dopiero jakby w domu siedząc, myślałem, co ja o czym mam pisać? Prawda? Jaki mam mieć klucz pisania? Przecież nie mogę napisać dziennika z podróży. No, akurat nie o tamtej, bo teraz książka Okołymie, którą piszę, będzie w formie dziennika pisana. Takiego przekornego, dziwnego, ale jednak. A tam to się nie udało. No i rzeczywiście napisałem tekst, który mi się nie udał. On był kiepski. Musiałem jeszcze raz podrzeć go na drobne kawałeczki, zjeść i jakby rozpocząć wszystko od nowa. Nawet nie dało się go poprawić. No. Proces pisania książki polega tak, że trzeba się wziąć kajdanką, przykuć do kaloryfera tam, żeby nie można było uciec od tego. Co chwila człowiek wstaje i sobie mówi, a pójdę sobie zrobię herbatę, a później sobie zrobię drugą herbatę. Później zrobię siku, bo dwie herbaty człowiek wypił, to musi zrobić siku. Więc znowu się chce siku. A to wyjdę z psem. A to teraz trzeba pobiegać, tyle czasu siedziałem. Po prostu na początku to jest taka oszukiwanie samego siebie. No, ale to nie jest w ogóle stracony czas, jak się okazuje. To jest... Bo proces myślowy w głowie się cały czas odbywa. Mi się wydaje, że to jest, że marnujesz czas, że trwonisz go, ale cały czas myślisz, nawet jak śpię, to myślę. Mnóstwo rzeczy wymyślam usypiając, mnóstwo rzeczy wymyślam na przykład biegając, staram się codziennie biegać i to jest rzeczywiście, to wcale nie jest zmarnowany czas. Człowiek biegnie i cały czas o tym kombinuje, a wprost dokładnie nawet układa zdania, które mu nie chciały wyjść niektóre. I przeskoczył je, poszedł dalej. Nie? A jak biegniesz, to wymyślasz, jak napisać to zdanie. Mnóstwo fajnych pomysłów przychodzi wtedy do głowy. Nie umiem powiedzieć, jak wygląda proces pisania książki. Wygląda tak, jak proces pisania, to jest bardzo skomplikowany, trudny proces. Bolesny jak jasna cholera. I proces pisania książki to jest tak, jak proces pisania reportażu, tylko 10 razy bardziej. No bo musisz ogarnąć całościowo jakby. Nie można myśleć o tej książce czy o reportażu myśleć o kawałeczku, że teraz napiszę o tym, teraz o tym, teraz o tym. Nie,
jest jakby, tak jak malarz, jak on pisze po rusku, jest malować to pisać. Jak maluje obraz, to on musi go mieć w głowie, widzieć go cały. Nie może kawałeczka widzieć, że teraz rysuje twarz, ale on musi wiedzieć, co będzie dalej. Tak samo jest z reporterzem. Ja pisząc pierwsze zdanie, muszę zasadniczo wiedzieć, jak będzie wyglądała cała reszta. I teraz tak mam. Kiedyś pisałem inaczej. Kiedyś pisałem pierwsze zdanie i jak mi nie wyszło pierwsze, zaczynałem od drugiego, od środkowego, jakoś tak. Ale teraz pisząc pierwsze zdanie, zasadniczo wiem, jak będzie wyglądało, będą wyglądały następne i jaka będzie struktura, konstrukcja całego tego reportażu, teraz całej książki. Mam wymyślone, bez tytułów mam wymyślone wszystkie rozdziały, wiem jak będą wyglądać, wiem o czym będą. Wiem, w którym miejscu w notatkach mam o tym napisane i tylko po to sięgać. Teraz jestem już na najłatwiejszym etapie tego, czyli konstruowaniu zdań. Oczywiście też co jakiś czas wpadam na jakąś rafę i nie mogę przebrnąć. Teraz piszę taki strasznie skomplikowany rozdział, w którym prawie w ogóle nie będą gadać, tylko ja będę opisywał, co widzę. To jest trudne, no bo jakby muszę opisać swoje doznania wzrokowe. No może pieprzę, ale to jest... No to cholera, trudne jest pisanie książki. I nigdy nie napisałem książki. Mam dwie na koncie, ale to są zbiory reportaży. A teraz piszę książkę tam, od początku do końca. Nie jako zbiór reportaży, tylko wielką książkę reportażową. Którą później sobie oczywiście poszatkuję, jakoś tam do gazety podrzucę, no bo ten materiał się na to nadaje. Milcz, to po pierwsze. Po drugie, słuchaj uważnie. I wątp, po trzecie.